Jakie są obecnie najistotniejsze trendy na rynku bankowym? Wydaje mi się, że zasadniczą kwestią to będzie kwestia dostępu do stabilnych i długoterminowych źródeł finansowania działalności. To oznacza wpływ na zmianę modelu biznesowego polskich banków, które w większym stopniu będą walczyły o długoterminowe depozyty, w związku z tym będą musiały akceptować wyższy koszt też pozyskiwania owych depozytów, będą w większym stopniu starały się dywersyfikować źródła finansowania swojej działalności, w związku z tym w większym stopniu będą występowały o kapitał w postaci instrumentów dłużnych sprzedawanych na rynku kapitałowym. Z tym również związane będą elementy, które będą powodować wyższe koszty finansowania w obecnych warunkach rynkowych. Jak duże znaczenie dla wyników banków będzie miał kryzys na rynku budowlanym? Owa sytuacja nie wpłynie ani na stabilność tych banków, które mają te wyższe zaangażowania kredytowe, ani na obraz całego systemu bankowego w wymiarze rocznym. Jakie znaczenie dziś dla banków ma segment kredytów mieszkaniowych? Jest istotnym co najmniej w trzech wymiarach. Po pierwsze dlatego, że w części banków udział kredytów na finansowanie nieruchomości jest wysoki, czasami nadmiernie wysoki z punktu widzenia struktury bilansu banku. Jest istotny z punktu widzenia źródeł finansowania działalności w tym obszarze kredytowym. I na koniec jest istotny również z punktu widzenia nowych regulacji zwanych Bazyleą III w odniesieniu do norm płynności długoterminowej. A w związku z tym banki będą musiały przebudować swój model biznesowy w tym obszarze, będą musiały zwiększyć źródła finansowania owej działalności, będą musiały niestety zaakceptować też wyższe koszty finansowania tej działalności, odejść od finansowania, jak było często w poprzednich okresach, finansowania w walucie na rzecz finansowania przede wszystkim w złotym polskim. I to wszystko razem oczywiście wpłynie na ich działalność,